Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Evil Within, gdzie przemierzamy mroczne korytarze aktualnie jakiegoś biurowca. Okej. Dobra, zejdź tu proszę. Tylko może od razu z tym bełtem zamrażającym. Kolejny bełt zamrażający. Fantastycznie. Gra mi właśnie dała to, czego potrzebowałem. To jestem zdziwiony. Okej. Amunicja do Magnum. Nie, poważnie? To była amunicja do Magnum? Zapas 4. No to niedługo będzie trzeba ulepszyć w takim razie zapas amunicji do Magnum. Ładnie. Mamy maksymalną ilość też tych zapałek. Dobra, wydaje mi się, że kluczyk powinien być gdzieś tutaj. Mało możliwe, bym przegapił, ale... Joseph? Chyba nie Joseph. Dobra, wrócę do was za chwilkę. Dobra, już jestem. Przepraszam was na przeskok. Czy tam widziałem? Boże, już mam schizy. Myślałem, że ktoś się ruszał. Jezu, te dźwięki. Jeszcze więcej punktów. Fajnie, że gra nas tak zasypuje ładnie. Doceniam. Nie wiem, faktycznie chyba zbliżam się do końca i gra nam pakuje jak najwięcej punktów, tylko się da. Spróbujmy podejść tutaj teraz. Oj, chyba wiem, co to jest za miejsce. Nie no, wydaje mi się, że przeoczyłem tą statuetkę, ale dobra, tam pali już z nią. Czy ja mam w ogóle jakiś kluczek jeszcze? Nope. Już trudno. Jeżeli przeoczyłem, to przeoczyłem. Nie będę aż tak bardzo tego przykładał uwagi. Okej, tutaj się nic nie zrobi. Oj. Wiem, co to za miejsce. Widziałem to ukłaza na recenzji. Powodzenia. No pięknie. Ja jeszcze gorzej. Nice. Oh God, now what? Piekło. Pułapkowe piekło. Tu się przydadzą bełty elektryczne. Serio, to będzie pułapkowe piekło. Nie przypadam za takimi miejscami, ponieważ jedyne, na co mają zadanie zrobić, to nas opóźnić. Właśnie, dostaliśmy nawet elektryczny bełt, żebyśmy dostali wskaźnik. Pięknie, a to są, moi drodzy, takie fajne, samobieżne odkurzacze, których jedynym zadaniem jest nas wkurwiać. Cudownie. Prawda? Tak. No jeszcze lepiej, dobrze, przynajmniej troszeczkę jaśniej się zrobiło. Dobra, teraz pytanie, w którą stronę się mamy udać? Sio. Wow! Fajnie, że on się porusza po utartym schemacie. Bo raczej właśnie się nie porusza. Dobra, kolejna pułapka, należy rozbroić. Ja pierdolę, tego się nie dało przejść, nie wpadając w to gówno.
O Boże. O Boże, o Boże, jak ja nie robię takich rzeczy. To będzie makabra. Okej, okay, jeszcze wszystko trzeba jeszcze raz robić. No dobra, spróbujmy. Że co, może uda się to w miarę... Nie, to tylko, kurczę, nawet w miarę szybko się nie da przejść. Właśnie, to jest najgorsze. Mnie się chyba da czasowo wyłączyć. A nie, da się je popsuć. Wow, dobra, no to się już zrobiło dużo prostsze. Będzie trzeba dobrze wymierzyć teraz. Przy okazji, tu widzę kolejną pułapeczkę. Teraz spróbujmy. Do tyłu. Pięknie. Ja bym w ogóle chciał też, moi drodzy, zdobyć sobie tutaj... Bo wiem, że jest statuetka w tym miejscu. Kolejny elektryczny bel, świetnie. Chodź, 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 chodź. Dobra. Kolejny zniszczony. Najgorsze, co by mnie teraz spotkało, to po prostu śmierć z głupoty. Ech. Da się go zdjąć, ten bełt. Dzięki Bogu. Dobra, kolejny zniszczony, świetnie. Przepraszam was za ten gwizd, pewnie ogłuchliście. Ale po prostu to z wrażenia. Gdzie są te jebane... Dobra, przytrzymaj. Aha, to była pewnie ta pułapka, tak? Dobra, ona się nie opuszcza zbyt wysoko. Najgorsze jest też to, że jeżeli nas, powiedzmy, pułapka wepchnie na tego rodzaju zabawę przez jakiś wybuch albo przez coś, no to nie mamy szans już z tego wyjść. Dobra, czego? Aha, tu też są te. Dobra. Może z tej strony postarajmy się rozbroić ją. Aha, została rozbrojona, dobrze. Fuck! Makabra jest. Ogień mnie nie zabije na strzał. Ale kolce na 100%. Dobra, mamy części. Tu nic nie stoi mi na głowie, nie. Świetnie, w takim razie... Dobra, światło cienie są też chujowo rzucane w tym miejscu. Dobra, na samym końcu wypadałoby nie zginąć. Nie, serio, gdzieś tu jest jeszcze statuetka, którą należałoby znaleźć. O! Interesujące. W ogóle jakąś bombą było jeszcze. Wiesz co? Szczerze, walić chyba tą statuetkę, ale... Zielonego pojęcia, gdzie ona się znajduje. Już nie mam zamiaru jej szukać. Zbyt niebezpieczny obszar! Jak mnie wepchnie teraz w tą jebaną pułapkę, to się zabiję.
Chodźmy już stąd. Ja chcę save'a. Save'a bezpieczeństwa chcę, proszę. Wow. Okej, okay. Teraz w którą stronę mam iść? W tą czy w tą? Spróbuję w tą. Źle poszedłem, tak? Świetnie. Cudownie. Jajbiście. Da się ciebie zabić? Nie wierzę! Co, postrzelam do niego troszeczkę ze strzelby w takim razie. Może uda się uciec tą samą drogą. Wow, ciśnienie mi się podniosło znowu. Jak zobaczyłem jeszcze tego... ten mały odkurzacz z piłami, to w ogóle. Co? Wow, dobra, uciekliśmy mu chyba w takim razie, świetnie. Trzeba było wytrzymać po prostu określoną... Dzień dobry. Okej. No super, tylko że... O właśnie. Dobra, trzeba wytrzymać określoną liczbę... ilość czasu. Dobra, bałem się, że coś bardziej skomplikowanego. Pozbierajmy wszystkie rzeczy, które tutaj mamy dla... i są dla nas przyszykowane. Better find Kidman. No raczej. Dobra, idziemy stąd. Jestem jeszcze ciekaw, czy będzie coś dla nas ciekawego i przyszykowano takie... Tak, wiecie, żeby się nie nudzić. Odstrzelimy jeszcze, powiedzmy, z kilkunastu przeciwników. Wolę sobie wyrobić od razu te bełty. Wiecie? Strasznie długi ten poziom jest. Taki mocno dający popalić. Serio, zbadaj, co tam mamy. O, Kidman. Czemu ona go prowadzi do parku? Zapałki nie są nam potrzebne. Ostatnio w ogóle, właśnie dlatego nie ulepszałem zapałek na najwyższy poziom, żeby mieć 30 sztuk, bo one nie są aż tak specjalnie przydatne, powyżej 15. 15 sztuk to już wam śmiało wystarczy do końca gry. Nie, aż tak dużo z tego, aż tak dużo mieć tego nie trzeba chyba. Co, zmienię sobie na tą strzelbę na wszelki wypadek. Dobra, czy to jest wyjście? Czy dojdziemy wreszcie do latarni? Leslie can go home. Can take the train all the way home. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised.
not your fault. I'm sorry. Stop. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... Okej, okay, porobiło się troszeczkę. Rozdział 13, koniec. Tak, zapisz grę oczywiście. Może być tutaj. No to się troszeczkę pogmatwało, bo Joseph został znowu postrzelony. I dawajemy dalej. Ostatni rozdział, moi drodzy, 14. Ukryte motywy. Chyba ostatni. Spodziewam się też, że najkrótszy nie będzie. Joseph, you've got to be alive. Ukryte motywy, moi drodzy. Najpierw klasycznie przeszukajmy okolice, w której się pojawiliśmy. Może okazać się, że jest tutaj więcej rzeczy niż się na pierwszy rzut oka wydawało. I myślę, że będziemy chodzić ze strzelbą. Ponieważ mamy do niej maksymalną ilość naboi. Ale generalnie gra mi się bardzo podoba. Tylko trzeba się przyzwyczaić do tych frustrujących momentów po prostu. Jeżeli je przetrawicie, no to znacznie prościej będzie wam ukończyć ją przyjemnie, bo po prostu nie będziecie się tak mega denerwować, bo musicie zaakceptować to, że i tak będziecie ginąć. I tak, w tej grze się nie da zrobić tak, żebyście nie zginęli. Albo trzeba mieć nieprawdopodobne szczęście. Okej, tam są jakieś fanty. Amunicja do strzelby, to niekoniecznie. Ale na pewno to... Ile mało amunicji do rewolweru? Mało! A to dziwne, bo tak go ulepszaliśmy i teraz tak nagle mamy go mało. Na pająka oczywiście bardzo dużo poszło. I na ten poziom z pająkiem, to znowu amunicja do strzelby jest. Powiem wam, że tą amunicję do strzelby zamieniłbym teraz chętnie na amunicję do właśnie rewolweru. Czyli jeżeli teraz trafimy na jakąś walkę, no to na pewno nie będę już oszczędzać strzelby. Prawie. Spróbujmy. Okej. Okay. Jak się skoncentruję, to mi się to uda zrobić, ale... Nie podobają mi się dźwięki, jakie tutaj są. Dobra, ty... O, te biurka da się przeszukać fantastycznie. Nie wiem, jak ten słoik się tam zmieścił, ale dobra. Ta gra jest dłuższa, niż mogłaby się wydawać. Mniej więcej porównywalna do, nie wiem, może do Resident Evil 4, coś takiego. A generalnie Residenta 4 też będę chciał nagrać. O, 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 właśnie ciebie szukałem. Pięknie, apteczka. To był wspaniały prezent. Jeszcze więcej punktów. No dobra, mamy kluczyk? Mamy, więc jak przyjdziemy też, to będę chciał go spożytkować. Kolejny fragment mapy i granat. Okej, któryś z tych szafek da się otworzyć może? Nie. No dobra, to wyjdźmy stąd. Dobra, słyszę przeciwników. Ale najpierw pójdziemy do toalety, żeby się
Chyba, że... O Jezus. Który to jest przeciwnik? Dobra. Nie. Inaczej go sobie zabijemy. Okay. Ale mimo wszystko, że już strzela takimi bełtami wybuchającymi, to jest wrednota. Spróbujmy to tutaj rozbroić. Przynajmniej, nie wiem, postarajmy się. Się może nie udać. Jeszcze więcej. Teoretycznie by się udało, ale w praktyce nieprawdopodobnie trudne. Cholera, źle pobiegłem, szybałem. Dobra, pozgarniajmy sobie tu wszystko. Czy w toalecie będzie wróg? Pytanie numer jeden. Zazwyczaj w Quake'u, znaczy w tym. W Duke Nukemie, czy w innych, są w toaletach wrogowie. Jak się otwiera i siedzą zazwyczaj na kibelkach. Tutaj tego niestety nie powtórzyli. Ale myślę, że opłaciło się tam wejść, bo zdobyliśmy ze 2000 dodatkowego. Więc weźmy sobie do środka. Przeczytajmy jeszcze ten wiadomość od Majry. Najdroższy Sebastianie, jeśli czytasz ten list, obawiam się, że spełniło się najgorsze. Moje śledztwo za bardzo zbliżyło się do prawdy, my prawdopodobnie już nigdy się nie zobaczymy. Przepraszam, że nie byłam z tobą szczera, ale chciałam cię chronić przed prawdą lub własnym szaleństwem. Załączam ci kopię moich akt. Mam nadzieję, że nigdy ich nie otrzymasz, ale jeśli tak się stanie, musisz dokończyć to, co ja zaczęłam. Proszę, odkryj prawdę i spraw, by sprawiedliwość stało się zadość dla Lili i dla mnie. Kocham cię z całego serca, Majra. To jest wprowadzenie, moi drodzy, do już The Evil Within 2. Bo na tym śledztwie będzie to się koncentrować, właśnie na poszukiwaniu Majry. Też częściowo. Matka, jak to wszystko zdewastowane, już strasznie to wygląda. Ok, zróbmy sobie save'a. Bo też nie chciałbym na przykład trafić teraz elektrycznych bełtów. I zobaczmy, co tak naprawdę możemy sobie wylosować. Mamy tam jeszcze kilka wolnych przestrzeni. Szafek, które dałoby radę otworzyć. Okay. Weźmy sobie te dwa elektryczne od razu. To oślepiające tak samo. O, i co byśmy chcieli teraz otworzyć? Spróbujmy może ten. Jak najbardziej. Da się zrobić i mamy też dużo żelu, więc ulepszymy sobie chyba w takim razie ilość naboi. Dobra, broń, zapasy, amunicja do snajperki. Możemy tutaj dwa kupić, a generalnie w broni. Płynność magazynka 3000. Tutaj tak, tu 3000, tutaj 6000. No to nam trochę starczy jeszcze. Amunicja do magnum, drugi poziom, 5000. Nie, kupimy sobie amunicję do snajperki. Albo może nie, bo i tak będziemy mogli wracać, prawda? Może lepiej by było zainwestować jednak tutaj w te rzeczy? No zobaczcie, ile nam brakuje, no. A zobaczmy inne w takim razie szafki. Chcę zobaczyć, co tam jest, wiecie? Tak, tam na górze mamy amunicję do karabinu snajperskiego w ilości chyba 12 sztuk. Po środku są bełty elektryczne.
Tak, tu są to. Tu są bełty elektryczne. Tutaj chyba też. Zobaczmy w takim razie tą szafkę. 8 sztuk, nie, to chyba tam otworzyłem. Dobra, wrócę do was za chwilkę. Tak, tutaj moi drodzy jest żel. Spróbujmy go podnieść. To 5000 żelu. W sumie amunicja czy żel 5000. Już tak średnio mi nawet potrzebne jest. Więc zobaczmy inne szafki jeszcze. Wiecie co? W tej szafce jest natomiast amunicja do Magnum. I to w ilości sporej, więc moglibyśmy sobie ulepszyć w takim razie Magnum. Żeby mieć więcej amunicji do tej broni. Skoro może jest to dobra rzecz i sądzę, że będzie to całkiem fajnie współgrało, więc na to sobie wydamy teraz punkt. Pięknie, więc tak, zapasy, amunicja do Magnum. Pięknie. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie działać. Czy ta broń się sprawdza tak dobrze, jak o niej myślę, na przykład tak jak w tym... w Rezydencie. Okej, okay, sobie teraz weźmiemy, fantastycznie. Te elektryczne bełty tak samo, bo wczytałem grę. I to również. Wiecie co, ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, więc tutaj podziękuję wam za uwagę. Zapiszemy sobie grę i metro zwiedzimy sobie w następnym filmie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, papa.